Chwała niech będzie Panu Jezusowi. Kochani, pomódlmy się przed rozważaniem słowa, jak to czynimy za każdym razem. Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Twojego umiłowanego Syna, którego przecież posłałeś na ten świat dla nas, dla naszego zbawienia, modlimy się do Ciebie, abyś dał nam dzisiaj błogosławiony wieczór przy tym najświętszym momencie, kiedy bierzemy Słowo Twoje do ręki, kiedy rozważamy te prawdziwe treści, te potężne prawdy płynące z Twojego Słowa. Panie, zabezpiecz nas, ochroń nas, abyśmy nie błądzili po bezdrożach, abyśmy byli poświęceni w prawdzie dzisiaj poprzez Twojego Ducha. Ty sam powiedziałeś, że Duch Święty wprowadzi nas we wszelką prawdę. Posłuszni chcemy być Tobie, Duchu Święty, i oddajemy Tobie ten czas, abyś nas poprowadził ku chwale Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Kochani, będziemy rozważać w dalszym ciągu czasy ostateczne. Dokładniej mówiąc, omawiamy bardziej znaki czasów ostatecznych. Co do nas dzisiaj przemawia, to co widzimy, co się dzieje na świecie. Staramy się to zbadać, jak uczy nas Boże Słowo, abyśmy byli czujni i rozważni. Kochani, czasy ostateczne i powtórne przyjście Pana, jestem pewien, że to z biegiem czasu i im bardziej będzie bliżej, będzie blisko przyjście Pana, tym bardziej Kościół, a więc ci, którzy naprawdę szczerze Pana szukają i oczekują na Jego przyjście, tym bardziej będą się tym tematem interesować. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że jest napisane w ostatnich wersetach Biblii, że Duch i Oblubienica wołają: przyjdź. A więc Duch Święty z pewnością to będzie czynił. Będzie wołał: przyjdź, 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 Panie Jezu. Ale okazuje się, że za Duchem Świętym jakby w krok za Nim podąża Oblubienica, tym samym wołając: przyjdź, Panie Jezu, tak jakby wsłuchując się w głos Ducha Świętego i powtarzając razem za Nim. Więc jestem tego pewien i widzę to na własne oczy. Tak jak mówiłem w niedzielę, wróciłem z Norwegii, z Przemyśla, a już następne miejsca się zgłaszają, aby na ten temat słuchać. Jestem bardzo tym zbudowany, bo widzę, że faktycznie w Kościele jest poruszenie Ducha Świętego w tym temacie. Że nie jest to zakopany temat jakichś tam odległych od nas pokoleń, ale dzisiaj, w XXI wieku, ludzie, którzy kochają Pana, chcą na ten temat słuchać, bo wiedzą, że być może w tym dniu, albo w tygodniu, albo w miesiącu, a na pewno wierzą, że za ich życia spotkają się z Panem. Ja w to też wierzę, dlatego odważam się nazywać to młode pokolenie pokoleniem, które będzie witać Pana Jezusa, ponieważ Biblia tak mocno i wyraźnie mi o tym mówi. A więc rozważamy czasy ostateczne i zechciejcie spojrzeć tam na ścianę, na której już jest pewne słowo wyświetlone. Więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu? Taki oto werset przewodni wybrałem, rozmyślając o tym wykładzie dzisiejszym, ponieważ to słowo zaczerpnięte jest z dłuższej wypowiedzi Pana Jezusa właśnie na temat czujności i rozeznawania czasów. Zechciejmy otworzyć sobie to miejsce, tym miejscem jest Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 54 wiersz. To tak w ramach wstępu, w ramach takiej rozbiegówki w dzisiejszym wykładzie. Przeczytajmy wspólnie razem. Gdy widzicie chmurę zbliżającą się z zachodu, zaraz mówicie: nadciąga ulewa. I wkrótce rzeczywiście pada. Czytamy dalej. A gdy wiatr wieje z południa, mówicie: będzie upał. I rzeczywiście jest. Pan Jezus mówi dalej: obłudnicy, potraficie właściwie odczytywać znaki na niebie, na ziemi i na niebie, więc jak to się dzieje, że nie umiecie rozpoznać obecnego czasu?
Pan Jezus tych ludzi, którzy słuchają, nazwał, chociaż nie wypowiedział tego słowa, nazwał ich ekspertami. Ponieważ mówi tak, zbliża się chmura, widzicie chmurę zbliżającą się i potraficie wydać ekspertyzę, potraficie prognozować, szacować, przewidywać, potraficie. I nawet nieźle wam idzie, Pan Jezus mówi, bo rzeczywiście tak jest, jak przewidujecie i jak rozpoznajecie. Nawet więcej, gdy wieje wiatr z południa, przecież wiatr może mówić o wszystkim, ale wy wiecie, że będzie upał i rzeczywiście jest. Chciałoby się zadać pytanie dzisiejszym pogodynkom czy jeszcze innym ekspertom, dlaczego dzisiaj się mylą, a oni mówili prawdę? Dlaczego dzisiaj jest to tak utrudnione i często mówią, będzie upał, ale jak z cebra albo na odwrót? Dlaczego dzisiaj tak jest, a ci żyjący tak dawno potrafili to robić bezbłędnie niemalże? No, nie próbuję na to odpowiedzieć, natomiast wiem jedno, Pan Jezus się z nimi zgodził. Macie rację, udaje się wam to, ale chociaż jesteście ekspertami w swoich dziedzinach, w swoim fachu, to jednak jesteście ekspertami nie w tym, co trzeba, bo w innym momencie Pan Jezus stanął w jakiejś tam odległości od Jerozolimy stanął i powiedział wówczas płacząc nad Jerozolimą, powiedział, nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia. Zabrakło wam w tym aspekcie ekspertyzy, rozpoznania, rozeznania. Nie rozpoznaliście czasu, kiedy sam Bóg przyszedł do was, a wyście się chmurkami i wiaterkiem zajmowali. A tu Bóg z wami był pośród was. Nie rozpoznaliście tego czasu. Patrzyli w górę, ale nie patrzyli, aby szukać tam Boga. Zajmowali się życiem, biznesem. Zajmowali się tym, czym ziemia się zajmowała. To był ich fach. No, Pan Jezus mówi, obłudnicy, potraficie właściwie odczytywać znaki, ale tego znaku nie potrafiliście odczytać. Rozeznać obecnego czasu. Myślę, że tym stwierdzeniem, kiedy Pan Jezus powiedział, nie rozpoznaliście czasu nawiedzenia swego, tak naprawdę powiedział, albo wyznał to, że to pokolenie, które wówczas istniało, było jednym z najbardziej tragicznych pokoleń. Bo nie było takiego pokolenia, które mogłoby powiedzieć, że Emanuel, Bóg z nami jest, Bóg pośród nas, w taki sposób, jak wtedy, kiedy Pan Jezus sam chodził po ziemi. Owszem, byli prorocy, Bóg mówił do wielu ludzi, ale jeszcze do tej pory nie było samego Boga pośród ludzi, jak wtedy, kiedy Pan Jezus chodził z nimi. No, ale muszę przyznać, że chociaż tamto pokolenie w swoim tragizmie, w swoim nierozeznaniu naprawdę stało się jednym z najbardziej tragicznych pokoleń, uważam, że to nasze pokolenie ma jeszcze większy potencjał i szansę, żeby być jeszcze tragiczniejszym pokoleniem. Bo to mamy w rękach wszystko. Mamy Boże Słowo, mamy kazania, mamy mnóstwo kościołów rozsianych po ziemi, ewangelistów, kaznodziejów i czego tam jeszcze można wyliczać i wyliczać, a jednak odnoszę wrażenie, że tak wielu nawet chrześcijan nie za bardzo interesuje się największym wydarzeniem, które w historii świata ma dopiero się wydarzyć, a to jest powrót chwalebny Bożego Syna. Czegoś takiego jeszcze ziemia nie oglądała, co będzie miało miejsce. I tu jest ten dziwny paradoks, bo gdybyśmy my stali przed sytuacją, no spróbuję to tak bardzo lakonicznie powiedzieć,
Powiedzmy, szykuje się awans zawodowy i mamy stawić się przed prezesem firmy. Czy nie przygotujemy ubrań, nie wyprasujemy koszuli jak nigdy i nie udamy się na tą rozmowę godzinami myśląc, co powiedzieć? Tak w istocie by było. Co dopiero, kiedy Zbawiciel, Pan, Władca całego Wszechświata pojawi się i wówczas staniemy przed Nim. No, powinniśmy chyba bardziej się do tego spotkania przyłożyć niż do spotkania ze zwykłym szefem jakiejś tam firmy. Ale idźmy dalej, to było w ramach wstępu. Kochani, o czym będę chciał powiedzieć? Chciałbym wrócić do poprzedniego wykładu, ponieważ było to jakieś 3-4 tygodnie temu. Miał miejsce jeszcze koncert, czy taka usługa pieśniami z Pielgrzyma i nieco tamten wykład był skrócony i śpieszyłem się w tej bardzo trudnej tematyce, a ci, którzy byli, pamiętają, że mówiłem o niemoralnościach seksualnych na podstawie historii Sodomy i Gomory, a także na podstawie historii o mieście Gibea, o której czytaliśmy w Księdze Sędziach. Wrócę nieco do tego, ale nie będę się dzisiaj jakoś szczególnie nad tym rozwijał, przypomnę i nieco więcej wyjaśnię. Więc przyczyna niemoralności. Należy zadać sobie pytanie, bo ja takie pytania słyszę. Jeszcze w Przemyślu, jak byłem, pewna siostra przyszła na te wykłady i przyszła z takim sercem, z takim pytaniem wewnątrz, ponieważ jakiś, już nie wiem kto, ale jakiś młodzieniec mówi, że na jego uczelni wyższej 50% chłopaków, którzy tam studiują, to homoseksualiści. I ona przyszła na te wykłady i z pytaniem, z czego to się bierze, że takie rzeczy się dzieją. I wówczas, kiedy usługiwałem na ten temat, bardzo, bardzo była ubłogosławiona, cieszyła się, dzieliła się tym, ponieważ znalazła odpowiedź właśnie w liście do Rzymian. I to sobie dzisiaj przytoczymy, chciałbym też na ten temat powiedzieć. A w drugim punkcie powiem o tej szybkiej ucieczce, której doświadczył Lot, a ponieważ nazwa miasta Soar jest tak bardzo wymowna, i ma bardzo wspaniałe znaczenie dla nas, przytoczę to znaczenie, abyśmy bardziej się zbudowali, że tak jak Lot doznał ratunku i ucieczki, doznał ratunku, tak jest to pewnego rodzaju symbol i odniesienie do tego, czego doświadczy Kościół z ręki Bożej, kiedy będzie na to czas. A w trzecim punkcie wyświetlę to zapowiadane, to ten zapowiadany znak ostrzegawczy, jeśli ktoś nie był w Palestynie, no w Palestynie, Ziemi Świętej, w Ziemi Izraela, jakkolwiek to miejsce nazywać, jeśli ktoś nie był w Ziemi Izraela, w Ziemi Świętej, to i nie widział tego słupu soli, wyświetlę go teraz, abyście zobaczyli. Być może, bo ja próbek DNA z tego słupa nie brałem, ale być może to jest właśnie żona Lota. Wyświetlę to na koniec tego wykładu. Kochani, jak za dni Lota, przypomnę nieco, czym był grzech Sodomy i Gomory. Oto winą Sodomy twojej siostry było to. Po pierwsze, wzbiła się w pychę. Mówiłem w niedzielę o tym, że Sodoma i Gomora to były miasta, które można przyrównać bez popełnienia jakiegokolwiek błędu do dzisiejszego Nowego Jorku albo do innych miejsc, w którym kwitnie życie, tętni życie, w którym obracają się grube pieniądze, w którym dzisiejsze tak naprawdę trzody, a więc dobytek, ma rację bytu i dobrze się tam ma. To właśnie takie miejsca. Sodoma i Gomora, ale w tym swoim dostatku wzbiły się w pychę. O, jakże jest to znamienne, kiedy człowiek się dorabia, kiedy człowiek nagle zaczyna zdobywać. Czyż nie jest tak, jak Pan Bóg mówił, kiedy wejdziesz do ziemi, kiedy zaczniesz zdobywać, kiedy zamieszkasz w miejscach, kiedy zaczniesz spożywać z winnicy, z oliwek i z tego wszystkiego, kiedy tym wszystkim się otoczysz, bacz, abyś nie zapomniał o Bogu.
No tak właśnie to działa, że za każdym razem, kiedy człowiek zaczyna się otaczać i otaczać tym wszystkim, co świat niesie, jakby w prezencie, w pakiecie idzie za tym i pycha, i odwracanie się od Boga. Bo nagle mam, bo nagle nic więcej mi nie trzeba. I jak dzisiaj trudno jest zwiastować Ewangelię ludziom, którzy wszystko mają. Naprawdę jest trudno. I naprawdę trzeba Bożej mocy, aby skruszyć to serce, które naprawdę wszystko ma. Najnowsze auto, dom, willę, pracę i naprawdę się ma dobrze. Bóg musi naprawdę głęboko w to serce wejść i dosięgnąć tej ukrytej pustki, która mimo tego dostatku w tym sercu jest. A więc wzbiła się w pychę. Miała dostatek chleba i beztroski spokój wraz ze swoimi córkami, lecz nie wspomagała ubogiego i biednego, więc nie miała troski o innych. Były wyniosłe i popełniały obrzydliwości przed obliczem moim, dlatego usunąłem je, jak widziałeś. To słowo obrzydliwości użyte jest także w innym fragmencie. No, chyba go tutaj nie mam, za chwilę wrócę do tego slajdu, ale w trzeciej księdze Mojżesza jest napisane, że obrzydliwością i ohydą jest współżycie seksualne kobiety z kobietą, mężczyzny z mężczyzną i nawet trzecia księga Mojżeszowa mówi o współżyciu seksualnym człowieka ze zwierzęciem. I podawałem takie przykłady nawet tutaj i dzisiaj się takie rzeczy dzieją. Mówiłem o jednym przykładzie, który niedawno, jakiś czas temu usłyszałem. A więc to są obrzydliwości, które dzisiaj na szeroką skalę się rozprzestrzeniają. Nie było w historii świata takiego czasu jak dziś, jak właśnie teraz. Kiedy wystarczy jedno kliknięcie na telefonie, które twoje dziecko ma w kieszeni i wyświetlają mu się wszystkie, absolutnie wszystkie obrzydliwości i nie masz nad tym jako rodzic żadnej kontroli. Pozostaje to dziecko zupełnie na pastwę swojej jakiejś moralności, dlatego jak ważne jest, aby w Kościele o tym mówić, przestrzegać i nauczać młodzież. No to jest bardzo straszna i przykra prawda, ale módlmy się o młodzież, módlmy się o młode pokolenie, o dzieci, bo są bombardowane tym wszystkim, co dzisiaj jest i naprawdę niewiele trzeba. Wystarczy wyciągnąć telefon i to już nie są te czasy, kochani, kiedy na telefonie jest książka telefoniczna i jakaś aplikacja do wysyłania SMS-ów. To już nie te czasy. Na telefonie, który mamy w kieszeni, jest wszystko. Wszystko, cały świat, cała perwersja, cała nieczystość, wszystko. Jedno kliknięcie wystarczy, aby to zobaczyć. Nie ma żadnych zabezpieczeń, nie ma nic. Wszystko jest możliwe dla takiego małego dziecka. Więc zastanówmy się jako rodzice, ja jeszcze nie jestem rodzicem, ale o tym myślę cały czas. Jak z taką Bożą mądrością do tego podchodzić? Aby udostępniać dziecku takie oto silne, potężne narzędzie, jakim jest choćby dzisiejszy telefon. No to jest wielkie wyzwanie i myślę, że na tej konferencji, która jest zapowiadana, wychowywanie dzieci, mam nadzieję, że też takie tematy jak dzisiaj wychowywać dzieci będą poruszane. Ja bardzo bym chciał w tych tematach uczestniczyć, w tych wykładach, na które serdecznie zapraszam i również z tego miejsca. Kochani, więc jakież to jest dzisiaj ważne? Więc ta niemoralność i perwersja jest dzisiaj na szeroką skalę. W milionach dolarów szacuje się zyski z pornografii. To są statystyki, które przerażają. Najbardziej, co mnie przeraża, to nie to, że świat się tym karmi, bo będzie. Najbardziej mnie przeraża to, że w różnych kościołach zaczynają niektórzy ludzie, przewodnicy, zaczynają to akceptować. Pastor jednego z większych kościołów w Nowym Jorku, dokładnie Carl Lentz, pastor zboru Hillsonga, mówi wyraźnie, wszemi wobec, ja się nie boję tego mówić, choćby mi więzienie za to groziło, bo mnie Boże Słowo do tego obliguje, aby przestrzegać.
mówi wyraźnie o tym, że On nie będzie mówił o homoseksualizmie jako o złu, bo w Jego oczach to nie jest tak. On będzie takich ludzi zapraszał do zboru, ponieważ On jest człowiekiem miłości. Kochani, jeszcze dzisiaj czytałem o tym, że Duch Święty przyjdzie przekonać o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. A w angielskim tłumaczeniu jest napisane tak, że przekona ludzi o błędzie, o tym, że coś źle robimy. To jest ciekawa myśl. O, jeśli mi tylko ktoś powie, że coś jest ze mną nie tak. Wielu ludzi by mogło tak powiedzieć. Duch Święty często mówi, że z nami jest coś nie tak, aby to poprawić. Więc jeśli masz w sercu taką postawę, że mi to już nic, nikt lepiej niech nie mówi, bo ja wiem, że wszystko dobrze robię, uważaj, bo Duch Święty jest jako pierwszy, który ma prawo powiedzieć, że coś jest nie tak. I w takim zborze, w którym się nie głosi, że homoseksualizm jest grzechem, uważam, że dawno Ducha Świętego tam nie ma. Dawno. Ponieważ Duch Święty w pierwszej kolejności mówi o grzechu, sądzie i sprawiedliwości. W pierwszej kolejności. Kochani, a więc to jest niezwykle istotne. W ostatnich czasach apostoł Paweł przestrzega, zdrowej nauki nie będą przyjmować. Ale nazbierają sobie ludzi, którzy ucho łechcą. A więc przyjdą do takich pastorów, którzy mówią, chodź, tu będzie ci dobrze, nic się nie przejmuj, i umiesz śpiewać, to śpiewaj, i umiesz coś powiedzieć, to wyjdź za kazalnicę, powiedz, nieważne, czy jesteś homoseksualistą, czy jesteś takim, jeszcze innym, bylebyś się dobrze czuł. No, uważam, że jest to niegodna postawa, postawa, która wręcz potwierdza to, co apostoł Paweł powiedział. Ja powiem tak, że gdybym ja miał taką odpowiedzialność, ja bym cieszył się, że homoseksualiści przyjdą do mojego zboru. Cieszyłbym się. Ale ja bym takim ludziom głosił Ewangelię i opamiętanie, wierząc, że oni się opamiętają. Nie zapomnę świadectwa, które jakiś czas temu pewien pastor, który przyjechał do zboru w Ustroniu, opowiadał. Tak w ramach, nawiasem mówiąc, opowiadał takie zdarzenie. Oto przyszły dwie kobiety do mojego zboru w Anglii, trzymały się za rękę. Przyszły i poprosiły, abym się modlił o błogosławieństwo. I wówczas ten pastor mówi, no dobrze, pomodlę się, ale jeśli będę mógł się modlić zgodnie z Bożą wolą. I one wtedy mówią, dobrze, módl się zgodnie z Bożą wolą. I ten pastor zaczął się modlić zgodnie z Bożą wolą i kiedy się modlił, nagle jakaś siła odrzuciła te kobiety od siebie. Padły gdzieś w dalekiej odległości od siebie i od tego momentu już nigdy więcej nie zapałały do siebie miłością. Ja wierzę w coś takiego. Wierzę, że Pan Bóg posłał swojego Syna, aby On umarł na krzyżu za grzechy wszelkiej kategorii, nawet homoseksualizmu i obrzydliwości. Dlatego kiedy wołamy do Niego, sprawiedliwy jest Ten, do którego wołamy, odpuści nam nasze grzechy i oczyści, jeśli jakiś bagaż grzechu chodzi za nami, oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ja w coś takiego wierzę. Dlatego myślę, że ci, którzy stwarzają miejsce tego typu osobom i chcą, żeby oni się dobrze czuli, nie będą mówić im o tym, że homoseksualizm jest grzechem, chociaż Bóg w Biblii powiedział, że jest to ohyda. Nie będą tego mówić, żeby tylko nie poczuł się zgorszony i dotknięty. Ja uważam, że w ten sposób my tych ludzi ograbiamy z ratunku. Kradniemy, okradamy ich z ratunku. Chcąc dobrze, jesteśmy jak Robin Hood, który chciał dobrze i kradł innych i dawał jeszcze innym. Taka postawa jest niegodna, powinniśmy zwiastować prawdę. A więc, kochani, miejmy to na uwadze, że Duch Święty, ponieważ jest to dzisiaj tak bardzo atakowana sfera, bardziej się przypisuje Duchowi Świętemu bardziej miłość i akceptację, ale Duch Boży nigdy nie zaakceptuje grzechu. To nie jest z Boga. Bóg nie zaakceptował grzechu, dlatego posłał Syna,
swojego, bo nie zaakceptował tej sytuacji. Wiedział, że musi to być jakoś rozwiązane. No, idźmy dalej, ponieważ zacząłem ewangelizować zamiast nauczać na temat czasów ostatecznych. Kochani, a więc mamy księgę Ezechiela, w której jest napisane o tym, co działo się w Sodomie i Gomorze. Wyświetliłem ostatnio, tak bardzo szybko, pewien slajd, na którym pokazałem, które państwa już przyjęły formalnie i prawnie małżeństwa tej samej płci jako prawo człowieka, jako no po prostu prawo ludzkie. Jako pierwsze przyjęło to prawo państwo Holandia. Tam jako po raz pierwszy zaakceptowano homoseksualizm. W innych miastach na wzór, w innych państwach na wzór tego państwa też zaczęło to się dziać. Dziś około 23-22 państwa już legalnie zatwierdzają związki homoseksualne. Gdybyś w tym kraju krzywo się popatrzył na te osoby, groziłby ci sąd, ponieważ jest to prawnie, oni są prawnie chronieni, tak jak twoje i moje małżeństwo, chociaż nasze małżeństwo nie ma nic wspólnego z tamtym małżeństwem, to jednak tak jak i my, tak i oni są, jesteśmy prawnie chronieni jako tej samej jakości i tej samej wagi i wartości małżeństwo. Bogu dzięki, że w Polsce jeszcze, powiadam jeszcze, bo ja uważam, że świat będzie coraz gorszy, bo Biblia o tym mówi. Nawet powiem tak, że dzisiaj, chociaż wielu, wielu polityków, nawet i Kościół katolicki stoi na straży moralności, można to tak powiedzieć, i ten homoseksualizm i perwersja nie dostają się jakoś do tej Polski na taką skalę jak w innych państwach. Ale powiem wam coś, co niewielu ludzi zauważa, że chociaż prawnie nie jest to dzisiaj, prawnie nie jest to dozwolone, to mentalnie jest to zaakceptowane. Bo co zostało zaakceptowane w Stanach Zjednoczonych jest, chociaż nieprawnie jest zaakceptowane w Polsce, w innych krajach, to jednak mentalnie jest to zaakceptowane. Dlaczego tak myślę? Mamy te same telefony, te same urządzenia, te same media, to samo widzimy w telewizji, co oni widzą, te same wartości są nam przedstawiane, co im są przedstawiane, te same wydarzenia na świecie ich poruszają, co nas, to jest już światowa populacja. To nie jest Polska, a Stany, jeszcze coś innego, to coś innego. Jesteśmy już jakby globalną społecznością i w zasadzie co dzieje się w tych dominujących państwach, to mentalnie już jest zaakceptowane we wszystkich. No może nie wszystkich, bo tam, gdzie choćby islam, czy jeszcze jakieś takie rygorystyczne naprawdę rządy, tam wszystko krwią, mieczem i bronią tępią. Natomiast u nas, no muszę przyznać, że tolerancja jest już czymś, co naprawdę się zaczyna wkradać i to w bardzo mocny sposób. To są 23 państwa. Ja powiem wam dla przykładu, ponieważ pojawia się tu też Norwegia. Oto w Norwegii to już jest zaakceptowane, ale nie tylko to. Dzieci nie może im być narzucana płeć w Norwegii. Nie możesz mówić dziecku, że ono jest chłopczykiem albo dziewczynką. Ono ma prawo wybrać w odpowiednim momencie, kim się czuje, czy chłopcem, czy dziewczynką. Powiem dalej, ponieważ bardzo modne jest tam zapładnianie in vitro, rodzi się wiele bliźniaków albo ciąże są bliźniacze w wielu przypadkach. Usankcjonowane, nie wiem czy będzie, czy już jest, bo nie pamiętam dokładnie, ktoś mi to mówił, będąc tam w Norwegii, ktoś mi o tym opowiadał, ale nie pamiętam dokładnie, czy już to jest zaakceptowane i prawnie zalegalizowane, czy dopiero będzie, ale jedno z tych, które nosi kobieta w swoim łonie, możesz legalnie usunąć. Jedno. Dwojga nie, bo nie wiem, byłoby to przestępstwo? Nie wiem.
Ale jedno tak, no bo po co się męczyć z dwoma? Kochani, to jest okropne. To jest zabójstwo biały dzień. Ja kiedyś pamiętam, dawno, dawno temu mówiłem o aborcji. To jest temat, który jest na osobny wykład. Natomiast aborcja zabija dzisiaj tyle istnień, chyba więcej jeszcze istnień, żadna inna śmierć tak naprawdę nie dopadła, jak właśnie aborcja. To jest na szeroką skalę, ale ten temat zostawmy. Mówię to tylko jakby dla przykładu. Kochani, skąd to się wszystko bierze? No właśnie jest ten fragment, w którym jest napisane wyraźnie, że to obrzydliwością, właśnie to słowo obrzydliwością są takie związki homoseksualne. Więc skoro Bóg mówi jasno, jest to obrzydliwość, ile trzeba pychy w sercu, żeby powiedzieć, wcale nie, to nie jest obrzydliwość, mamy się kochać nawzajem, miłować. Owszem, my mamy miłować ludzi z tego świata, nawet jeśli jest to prostytutka, homoseksualista i jeszcze inni, mamy ich miłować, bo Pan Bóg powiedział nam, miłujcie i błogosławcie swoich nieprzyjaciół, w tym kontekście nawet. Ale to nie znaczy, że mamy być tacy jak oni i to nie znaczy, że mamy ich akceptować w takim stanie. Wyrazem miłości względem nich jest rzucić im koło ratunkowe. Kotwicę, sznur, za który będą mogli złapać i wyjść z tego miejsca zagrożenia i niebezpieczeństwa, w którym się znaleźli. Skąd to się wszystko bierze? Czytaliśmy ten fragment, ale chciałbym się nad nim troszkę zatrzymać, aby jaśniej, wolniej i tak bardziej zrozumiale go omówić. List apostoła Pawła do Rzymian, pierwszy rozdział, 28 wiersz. Dlatego, że poznawszy Boga, nie uwielbili Go jako Boga i nie złożyli Mu dziękczynienia, lecz znikczemnieli w myślach swoich, a ich nierozumne serce pogrążyło się w ciemności. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. To jest ciekawe. Mienili się mądrymi, a stali się głupi. Ja gdzieś sprawdzałem w swoim czasie statystyki, gdzie, w którym środowisku jest najwięcej właśnie homoseksualistów. Jak myślicie, gdzie? Na uniwersytetach i na uczelniach wyższych. Tam, gdzie tak naprawdę wydaje się, że mądrość jest zdobywana. Jest to tylko wiedza, bo mądrość jest umiejętnością wykorzystania wiedzy. Więc często człowiek może być napompowany wiedzą, a mądrym w ogóle nie być. Tak to niestety jest. I zamienili chwałę nieśmiertelnego Boga na obrazy przedstawiające śmiertelnego człowieka, a nawet ptaki, czworonożne zwierzęta i płazy. Dlatego też wydał ich Bóg na łup pożądliwości ich serc ku nieczystości, aby bezcześcili ciała swoje między sobą. Ponieważ zamienili Boga prawdziwego na fałszywego i oddawali cześć i służyli stworzeniu zamiast Twórcy, który jest błogosławiony na wieki. Amen. Dlatego wydał ich Bóg na łup sromotnych namiętności. Kobiety ich bowiem zamieniły przyrodzone obcowanie na obcowanie przeciwne naturze. Podobnie też mężczyźni zaniechali przyrodzonego obcowania z kobietą, zapałali jedni ku drugim, żądzą mężczyźni z mężczyznami, popełniając sromotę i ponosząc na sobie samym należną za ich zboczenie karę. To, co w tym fragmencie dominuje, to myślę, że rzuca się zaraz nam w pierwszej linii na oczy. Po pierwsze, sam powód, geneza, źródło tej całej nieczystości, perwersji i tych wszystkich niemoralności. To nie wiem, czy to zauważacie, ale padają tu słowa, ponieważ zamienili, ponieważ nie uwielbili, nie oddali chwały, zamienili obraz Boga prawdziwego na fałszywego. To jest bardzo ciekawa myśl, ponieważ okazuje się, że źródłem całej nieczystości, niemoralności seksualnej przez wszystkie stulecia, odkąd istnieje świat, okazuje się być w pierwszej linii najpierw wszeteczeństwo duchowe.
Prostytucja duchowa, jak mówi Biblia. Wszeteczeństwo duchowe. I zaraz za tym odwróceniem się od Boga prawdziwego do Boga fałszywego idzie jakby w ślad nieczystość seksualna. Zaraz to udowodnię na fragmencie z Starego Testamentu, że w momencie, kiedy Izrael, i to stało się dokładnie w jednym momencie, w tym samym dniu, to nie była jakaś spuścizna iluś tam lat, po tym jak odwrócili się od Boga, to się stało w tym samym dniu. Kiedy odwrócili się od Boga i zaraz zaczęli postępować nieprzyzwoicie i niegodnie. A więc jakby idzie w ślad, to jest pewnego rodzaju kara, która idzie zaraz za tym. Ja mam świadomość, że nie jeden człowiek by powiedział: hej, kaznodziejo, idź te fragmenty, czytaj w kościołach, gdzie wiszą obrazy, posągi i tak dalej. Ale niech mi wolno będzie powiedzieć, że jednym z najbardziej zmieniających dzisiaj obraz prawdziwego Boga na fałszywego Boga niestety jest protestantyzm. Zaraz to wytłumaczę, ponieważ uważam, protestantyzm, nasze denominacje, często nawet zielonoświątkowe denominacje, w których obraz prawdziwego Boga, sprawiedliwego, świętego, ale też i łaskawego, miłosiernego, zamieniło się już dawno na Boga, który wszystkich kocha bez wyjątku, czy dobrzy, czy źli, czy grzeszący, czy niegrzeszący, jakkolwiek żyjący, czy pijący, czy współżyjący z kobietą, z mężczyzną, jakkolwiek. Bóg kocha i nie ma nic do twoich grzechów. To zwiastowanie i tego rodzaju naukę wykształtował niestety protestantyzm. Dlatego odważam się o tym mówić, że w wielu przypadkach, kochani, ja znam świadectwo. No, to nie jest nawet świadectwo, to jest niegodna historia, bo nie mogę tego nazwać świadectwem, bo ten człowiek, jak wiem, nie nawrócił się nigdy. Jakiś pastor wielkiego zboru w Afryce, człowiek, który tak bardzo poszedł w stronę charyzmatów, tak bardzo charyzmatyczny jego kościół się stał, tylko działać, tam było tylko mowa o wypędzaniu demonów i tak dalej, o uzdrowieniach. Nigdy nie mówiło się o grzechu, o sądzie, o sprawiedliwości. Okazało się, że ten pastor za kulisami popełniał obrzydliwe sromoty, obrzydliwe niegodziwości z asystentkami. One to dopiero po jakimś czasie ujawniały, ale on problemu nie widział. Dlaczego tak się stało? Bo zamienił sobie obraz prawdziwego Boga na fałszywego. Na Boga, który się życiem nie interesuje, nie ma prawa wejrzeć w twoje życie i tak dalej, i tak dalej. Mój Bóg, któremu wierzę i ufam, On ma prawo sprawdzić i zrewidować moje życie. I jeśli Mu się coś nie spodoba, ma prawo mnie skorygować. To jest Jego prawo. I ja chcę być temu posłuszny, bo wiem, że wtedy jestem bezpieczny. On mnie z powrotem sprowadzi na drogę. Nie jest Bogiem jak ci, którzy wierzą w gnostycyzm. Jest tam sobie, nie interesuje się moim życiem. On się interesuje jak nikt inny tym, czy chodzę po właściwej drodze, czy nie. Dlatego Dawid wołał, bo znał Boga. Nie zamienił sobie Boga na fałszywego. Dlatego wołał: Boże, sprawdź mnie i zbadaj moje serce. On wiedział, kim jest Bóg. Dlatego przy okazji różnych posług zawsze staram się zwiastować o tym i mówić, że największą potrzebą dzisiaj protestantyzmu nas jest poznawanie Boga takim, jakim On jest. Bo mamy z tym ogromny problem, żeby sobie tworzyć Pana Boga według naszej wyobraźni. Tak, jak nam się podoba, tak, jak my Go widzimy, ale tak to nie jest. On jest Bogiem, On jest, który jest. I to my musimy się podporządkować według Jego, według tego, kim On jest. A więc, kochani, to jest niezwykłe. Dam taki też przykład, albo wrócę też do niedzieli, ponieważ to wszystko się rodzi z pychy.
tak naprawdę. Z tym, aby zadowalać siebie, aby tak naprawdę to, co ja myślę, kim jest Bóg, co mi ktoś będzie mówił, to, co ja uważam, jaki jest Bóg. Kochani, w niedzielę zwiastowałem na temat tego dziwnego trendu od kilku lat, tego selfie, które ja uważam, że jest pewnego rodzaju obrazem tego, co się dzisiaj dzieje, tego całego umiłowania siebie. Mówiłem o tym, że zacząłem to już rok temu mówić i nikt jeszcze chyba o tym nawet nie mówił, przynajmniej ja nie słyszałem. I kilka miesięcy temu słyszałem o tym w wiadomościach amerykańskich, że zaczynają trąbić na alarm, że co się dzieje z tym właśnie selfie, z tym robieniem sobie zdjęć, umieszczaniem tego w internecie i tym panicznym oczekiwaniem na to, żeby ktoś mnie polubił, ktoś mnie zaakceptował, ktoś mnie, ktoś mnie pochwalił. No tak się śmiałem, czy oni moje kazania słuchają? Na pewno nie, ale pewnie natrafili na ten sam trop. Wiedzą, że coś się dzieje. To nawet świeccy socjolodzy mówią o tym, że jest to dzisiaj coś bardzo niedobrego, niesamowicie niegodny trend. I mówią o tym, tak jak to mówiłem w niedzielę, że jeszcze nigdy nie było takiej cywilizacji, która by była tak zapatrzona w siebie, tak pełna umiłowania samego siebie jak dzisiaj. Internet dzisiaj, myślę, że w przeważającej ilości zdjęcia w internecie to już nie są krajobrazy, jakieś piękne widoki. To są zdjęcia ludzi, którzy sami siebie sfotografowali i umieścili tam na pokaz. To nawet, gdzieś to nawet słyszałem. Kochani, jeszcze w niedzielę, wracając do domu po południu, otrzymałem niesamowite potwierdzenie tego, o czym zwiastowałem. Bo dowiedziałem się, że po raz pierwszy doszło do ślubu osoby z samej sobą. A więc człowiek poślubił samego siebie. Więc takie było to potwierdzenie dla mnie, że chyba idę dobrym tropem, zwiastując na ten temat, że człowiek umiłował dzisiaj samego siebie do takiego stopnia, że siebie poślubił. No gdzieś to tam miało miejsce, już nawet nie wiem gdzie, ja taką informację otrzymałem w niedzielę po południu. I nawet czytałem coś na ten temat. A więc kochani, wracajmy do tego tematu. Zamienienie sobie obrazu Boga. Zamienili sobie Boga prawdziwego na fałszywego. A więc przedstawiając Go często na obrazach, wiszącego na krzyżu, bo to nie jest Pan Bóg. Skąd wiesz, że to jest Pan Bóg, który w jakichś kościołach wisi na krzyżu? To jest jakaś postać. Nie można powiedzieć, że to jest Pan Bóg, bo Boga nikt nigdy nie widział. Więc odwagę mają ci, którzy tworzą sobie obraz. To jest bluźnierstwo, powiedziałby prawowity i prawowierny Żyd, przedstawiać Boga jako człowieka. Zastanów się, czy warto iść na filmy, które przedstawiają Boga jako człowieka. Załóżmy, no są takie modne, nie będę mówił, bo się może narażę środowisku chrześcijańskiemu. Nie, bardzo modne są teraz filmy, które obrazują jakoś Boga, ale w formie człowieka. Nie będę tego ciągnął dalej, rozważcie, osądźcie to sami. Ja na to uważam, bo z Izraelu prawowity Żyd nigdy by na to nie spojrzał. Obróciłby się wstecz i oczyścił chyba ze 100 razy, gdyby nawet spojrzał na to, jak, że Bóg jest przedstawiony jako człowiek. Dlatego wielu Żydów miało problem z Panem Jezusem nawet. Chociaż Pan Jezus mówił, że tylko On jest obrazem Boga. Widzieliście mnie, widzieliście Ojca. Ale to nie zwalnia nas z przykazania, które mówi, że nie będziesz sobie czynił podobizny czegokolwiek i nie będziesz się temu kłaniał, a więc chodzi o boską cześć dla tych podobizn. To jest inny temat, natomiast chciałbym na to zwrócić też uwagę, byśmy na to uważali. Bo dzisiaj wiele takich tradycyjnych kościołów niestety korzenie mają właśnie w tego typu zachowaniach. I muszę powiedzieć, że według mnie ten cały problem, seksualny problem w duchowieństwie, związany z pedofilią, często z jakimiś związkami wśród duchowieństwa w kościołach, bierze się właśnie z tego,
Bo to nie jest rozwiązaniem, aby znieść celibat i aby teraz się mogli wiązać. To nie jest problem. Problem tkwi w tym, że zamieniono chwałę Boga prawdziwego na fałszywego. Tu się zrodził problem. I konsekwencja tego jest właśnie taka. Chciałbym zaznaczyć tutaj pewną rzecz, że w tym fragmencie ten, kto wydał na pastwę tych niecnych pożądliwości, tym, kto wydał, nie jest diabeł. To jest, myślę, że dla wielu też i szokiem to, co czytają w liście do Rzymian. Bo czytamy, że to Bóg. Bóg wydał. To jest bardzo ciekawa myśl i bardzo trudna do zaakceptowania. I po raz kolejny chciałbym to podnieść. Bóg ma prawo sądzić i karać. Ma prawo. Tylko Jego łasce i miłosierdziu zawdzięczamy to, że myśmy kary nie otrzymali, ale zmiłowanie. Największą potrzebą chrześcijaństwa, powtórzę to raz jeszcze, jest poznawać Boga takim, jakim On jest. Mieć zrównoważone wszystkie Jego cechy. Jego sąd, Jego sprawiedliwość, Jego świętość, ale i także głębokie miłosierdzie, łaskę i miłość do człowieka. Gdy to wszystko jest w odpowiedniej równowadze i w odpowiednich priorytetach poustawiane, człowiek jest bezpieczny. Ale gdy tylko jakieś cechy przeważają, bo są tacy, którzy mówią tylko o sądzie, gromią o sądzie i nigdy nie powiedzą o łasce, to też jest zła nauka. Więc należy Boga przedstawiać i zwiastować takim, jakim On jest, jak Go Biblia przedstawia. Więc Bóg wydał ich na kar, wydał ich, to swego rodzaju sąd nad tym, co zrobili. Kochani, bo ponieważ nie uważali za wskazane uznać Boga, przeto wydał ich Bóg, jeszcze raz jest to napisane, na pastwę niecnych zmysłów, aby czynili to, co nie przystoi. Pewnego dnia Mojżesz udał się na górę, by spotkać się z Panem. I okazuje się, że lud w tym czasie nie pościł i nie oczekiwał na przybycie męża Bożego, który miał dać im prawo i Słowo Boże. Ten lud, jak powiada Boże Słowo, sprzeniewierzył się. Czytamy nazajutrz, to jest druga księga Mojżesza, 32 rozdział, 6 wiersz. Nazajutrz wstali wcześnie rano. To dzień wcześniej postawili złotego cielca na ołtarzu, który do dzisiaj stoi pod górą Synaj, ogrodzony i jakoś tam wstępu nie ma, aby to pooglądać. Ale do dzisiaj ołtarz, na którym ten złoty cielec stał, jest do obejrzenia, można to zobaczyć. Zaraz wyświetlę zresztą zdjęcie. Ale nazajutrz, po tym jak zrobili sobie złotego cielca, i odwrócili uwagę ludu z chwały Boga prawdziwego na oto bogowie Twoi, którzy Cię wyprowadzili z Egiptu. Co było tym skutkiem takiej postawy? Wstali wcześniej rano, złożyli ofiary całopalne i przynieśli ofiary pojednania. Lud zasiadł do jedzenia i picia, a potem wstali, aby się bawić. To nie była zabawa kotka i myszkę, w berka, w ciuciu babkę. Wcale nie. To użyte jest słowo elcachek. To są seksualne zabawy, niemoralne zabawy, nieczystość seksualna. A więc zaraz za tym zamienieniem sobie chwały Boga prawdziwego na tą fałszywą imitację cielca jakiegoś tam, zaraz za tym szedł sąd i kara w postaci, no można to tak nazwać, albo inaczej, skutek tego odwrócenia uwagi od Boga prawdziwego do tego fałszywego cielca, a w postaci skutkiem tego była właśnie niemoralność seksualna. Tak sobie nieraz myślę, czy czasem nie jest tak, że ta dzisiejsza, jestem pewien, że te dzisiejsze problemy z seksualnością, z wieloma perwersjami seksualnymi nie mają właśnie w tym swojego korzenia. No list do Rzymian to tak traktuje i myślę, że warto w tym widzieć właśnie źródło i odpowiedź na to, co się dzieje.
Ponieważ wielu homoseksualistów nie chce Boga prawdziwego. Oni chcą akceptacji, tolerancji. Nigdy nie zaakceptują prawdziwego Boga, bo prawdziwy Bóg nie zaakceptuje w takim stanie, jakim są, ich nigdy. Zaakceptuje w momencie, kiedy okryją się sprawiedliwością Jego umiłowanego Syna i Zbawiciela, który zawisł na krzyżu i poniósł nawet za to zboczenie na sobie karę. Ten ołtarz, to on wygląda dokładnie tam, w pobliżu góry Synaj. Na tych kamieniach jeszcze wyryte są takie rysunki tych cielców, jakichś wołów różnych. Archeolodzy mówią, że to jeszcze właśnie Izraelici malowali na tych kamieniach. Pełno śladów tam ich przebywania. W niedalekiej odległości jest ta skała pęknięta, o której mówiłem i pokazywałem nawet. Problem w tym, że za bardzo wycieczek tam nie organizują. Więc no nie wiem, czy będzie nam jeszcze dane odwiedzić te miejsca, ponieważ atmosfera tamtych okolic jest złowieszcza, ponieważ to jest Arabia Saudyjska, więc tam wybierać się nie radzę. Kochani, ale to jeszcze nie wszystko. Chciałem pokazać wam ten słup soli. Z takim pięknym welonem na głowie nawet. Kochani, nie wiem, czy to jest ten, są tacy, którzy dowodzą, że to jest właśnie żona Lota w tamtych okolicach stojąca chwalebnie, a jednak haniebnie. Stoi pięknie, dostojnie, a świadczy o czymś niegodnym, o czym mówiłem w niedzielę. A więc słup soli. Natomiast nie trzeba wybierać się do Ziemi Świętej, do Izraela, aby pooglądać sobie ten słup soli. Wystarczy nieraz wejść do kościołów, aby zobaczyć słupy soli. Bo okazuje się, że kiedy otwieramy 115 psalm, czwarty rozdział, czwarty wiersz do ósmego, czytamy, że bożyszcza ich są ze srebra i złota. Znamy ten fragment, nawet jest ten fragment i śpiewany. Bożyszcza ich są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą, mają uszy, a nie słyszą, mają nozdrza, a nie wąchają, mają ręce, a nie dotykają, mają nogi, a nie chodzą, ani nie wydają głosy krtanią swoją. A więc są jak słupy soli, no nic ten słup nie potrafi zrobić. Stoją jak słupy, nieżywe i martwe. Ale nie tylko one są nieżywe i martwe, bez życia, stoją jakby życia w nich nie było. Okazuje się, że psalm wypowiada się także w stosunku do tych, którzy im zaufali. Niech będą im podobni twórcy ich, ale nie tylko twórcy, ale także wszyscy, którzy im ufają. Należy uważać, aby czasem nie stworzyć sobie w życiu bożka. Bo okazuje się, że za każdym razem, kiedy odwracamy uwagę od Boga, a zwracamy się do jakiegoś innego bożka, którym mogą być pieniądze, to co zresztą mówiłem w niedzielę, to nawet życie i troska o życie na ziemi, okazuje się, że nie tylko gdzieś tam cieniem jest niemoralność seksualna, ale także i jest takie ujście, powolne uchodzenie z tego człowieka życia. Ten człowiek już później nie wie, co się dzieje, nie jest w ogóle żywy, nie potrafi przeżywać Boga, nie potrafi się skupić na Bogu, nie przeżywa Jego obecności, nie żyje Nim. Jakby uszło z Niego życie. Być może właśnie powodem jest to, że pojawił się bożek w życiu. Taki słup, który sobie ktoś tam stworzył, a którym jest albo pieniądz, rzecz, albo nawet jakaś osoba, albo jeszcze inne rzeczy. To jest takie znamienne, że to życie uchodzi z ludzi. Nawet jest napisane, że lud mój dwojakie zło popełnił. Znamy ten fragment z Księgi Jeremiasza. Mnie źródło wód żywych, a więc to źródło, życiodajne źródło, opuścili, a wykopali sobie cysterny dziurawe, które tych wód żywych nie potrafią zatrzymać. I dlatego właśnie, że nie potrafią zatrzymać, ta woda z nich uchodzi. Uchodzi i uchodzi. I jeśli taki człowiek do tych cystern się zwrócił, zamiast do Boga żywego, okazuje się, że
czas mija i mija i stopniowo jest ten człowiek, upodabnia się po prostu do słupa soli, którym tak jak i żona Lota, tak i on się stał. Więc jest to niesamowity obraz tego i przestroga dla ludzi XXI wieku. Nie było, i znowu to podkreślę, nasze czasy, gdy tylko otworzysz sobie odpowiednie wiadomości, ja nie mówię o polskich, bo ja w ogóle polskich nie słucham, bo uważam, że tam manipulują troszkę wiadomościami. Ja jestem tego zdania, nie mówią prawdy w naszych wiadomościach, trzeba znaleźć sobie odpowiednie źródło. Natomiast gdy otworzysz sobie odpowiednie źródła, to usłyszysz za każdym razem największe, czego jeszcze nie było do tej pory i tak dalej. I dowiesz się bardzo wyraźnie, że czasy, w których żyjemy, tak naprawdę są niesamowite, niezwykłe i daleko wykraczają poza to, co widzieli nasi ojcowie, dziadkowie pod wieloma względami. A więc to są nasze czasy, niestety. Czasy także, ponieważ do tego chciałem to odnieść, czasy, jakich jeszcze nie było, czasy takiego dostatku, jakiego jeszcze nie było wśród ludzi. Na tej sali siedzą ludzie, którzy, ja tylko z opowiadań znam, całowali chleb z szacunku do tego, że on był na stole. Dzisiaj wchodzisz do sklepu, jak nie ma chleba w tym sklepie, to jest w innym, po prostu tego jest wiele. Albo jak nie ma tego, który lubisz, to jest inny, tańszy albo droższy. Takie są czasy. Jedzenia wywala się na potęgę do śmieci. Użyte rzeczy, elektronika, to wszystko, co 2 lata temu człowiek by zabił, żeby zdobyć, dzisiaj leży na koszu albo na śmietnisku, nic nie warte. Więc takie czasy dostatku. I dlatego tutaj jest pewna przestroga dla nas żyjących w XXI wieku. Uważajmy. Mówię to również do siebie, jako ten, który żyje przecież w tym czasie. Damian, uważaj, abyś nie dał się złapać w pułapkę tego najbardziej reklamowanego słowa: musisz to posiadać i mieć. To musi być twoje, bo inaczej nie będziesz w stanie funkcjonować. Uważaj. To, czego wiem, że muszę mieć, to, co muszę mieć, to Pan Bóg i Jego obecność. I Jego przebywanie ze mną i moje przebywanie z Nim. To musisz mieć. To, co musisz mieć, to Syna, ponieważ kto ma Syna, ten ma żywot. To musimy mieć. Nic więcej, kochani. A więc to jest pewna przestroga dzisiaj dla ludzi XXI wieku. Ale nie tylko o przestrodze chciałbym mówić. Chciałbym podkreślić raz jeszcze mój ulubiony fragment całej Biblii. O, żyją twoi umarli. Ponieważ tak jak Lot doznał ratunku, tak dozna ratunku Kościół. Ja wierzę w to, że ten, który szuka Pana i oczekuje na Jego przyjście, nie zawiedzie się, że pewnego dnia przyjdzie Pan i weźmie Cię do siebie, tak jak Ci obiecał, że oto idzie do Ojca przygotować mieszkania, bo w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Idę Wam przygotować mieszkanie i kiedy pójdę, ja przygotuję mieszkanie, wrócę po Was. Gdyby było inaczej, powiedziałbym Wam. Gdyby to nie była prawda, powiedziałbym wam. Dlatego to jest nasza nadzieja. Ożyją twoi umarli, to jest 26 rozdział, 19 i 21 wiersz. Ożyją twoi umarli, twoje ciała wstaną, obudzą się i będą radośnie śpiewać ci, którzy leżą w prochu, gdyż twoja rosa jest rosą światłości, a ziemia wyda zmarłych. Wejdź więc, mój ludu, do swoich pokojów. Zastanawiałeś się kiedyś, czy w Starym Testamencie mowa jest o pochwyceniu, o zabraniu kościoła? Tak, właśnie w tym fragmencie. Wejdź, mój ludu, do swoich pokojów i zamknij swoje drzwi za sobą. Skryj się na chwilkę, aż przeminie gniew, bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca, tak jak za dni Lota, tak jak za dni Noego. Pan wstał ze swojego miejsca, aby sądzić ziemię. I tym razem też się tak wydarzy. Bo oto Pan wyjdzie ze swojego miejsca. Skończy się czas łaski.
aby ukarać mieszkańców ziemi za ich winę. Wtedy ziemia odsłoni krew na niej przelaną i już nie będzie ukrywała swoich zabitych. Ale pytanie moje, które zawsze zadaję w tym miejscu, gdzie jest lud Boży w tym miejscu, kiedy Pan wstaje ze swojego miejsca, aby karać ziemię? W pokojach, w mieszkaniach, u góry, u Pana, ponieważ On zanim wstanie ze swojego miejsca i zanim będzie dochodził win ziemi, wypowie jedne z najwspanialszych słów, które dane nam będzie usłyszeć. Wejdź, mój ludu! Wejdź, mój ludu, i zamknij za sobą drzwi. Zamknij za sobą drzwi. Nie dotyczy cię to, co będzie się działo na ziemi. Między tobą a ziemią, która doświadczy powstania Boga z miejsca i Jego ręki sądu, będą zamknięte na tysiące rygli drzwi, których nikt nie otworzy. Kochani, to jest nadzieja dla Kościoła. Dlatego ja jestem taki poruszony tym, aby za każdym razem, kiedy mówię o przyjściu Pańskim, natchnąć Kościół nadzieją, bo nie ma innej dla nas nadziei dzisiaj dla wierzących, jak właśnie powtórne Jego przyjście, jak Jego powrót, jak Jego zabranie nas do siebie. A więc to jest ta myśl, która płynie z tego fragmentu. Ale chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że Lot także czegoś podobnego doświadczył, bo nazwa Soar oznacza malutki, ale nie tylko malutki. To znaczy szybka ucieczka. A szybka ucieczka to jest to, na co my właśnie oczekujemy. Pochwycenie. Czytamy w okamgnieniu, że to będzie szybka ucieczka. W okamgnieniu przemienione będą nasze ciała, najpierw umarli wstaną, nasi bracia, siostry, których żegnaliśmy jakiś czas temu, jeszcze dawniej, którzy już odeszli od nas, oni najpierw wstaną i pójdą ożywieni, radośnie pląsając, jak mówi Księga Izajasza, śpiewem będą chwalić Boga, a później my, którzy zostaliśmy przy życiu, zaraz za nimi dobiegniemy do nich. I tak zawsze, jak powiada apostoł Paweł, zawsze, zawsze, zawsze z Nim będziemy. Kochani, tym chciałem się z wami podzielić. Mam nadzieję, że te tematy zdawałoby się bardzo gorszące i niegodziwe. Mam nadzieję, że zbledły w tej wspaniałej przyszłości, która jest nam zgotowana. To jest to, co powiedział Dawid na początku. Chociaż świat tak naprawdę coraz bardziej ciemnieje, to jednak światło w ciemnościach, im bardziej jest ciemno, tym jaśniej świeci, tym jaskrawiej świeci. I dlatego blask przyjścia Pana Jezusa zniszczy antychrysta, zniszczy wrogie wojska. Ten blask. Kochani, ja was chciałem tym zachęcić. Mam nadzieję, że jesteście tym zbudowani. Jeśli Pan pozwoli, spotkamy się następnym razem, omawiając dalsze sprawy związane z czasami ostatecznymi. Niech was wszystkich Bóg błogosławi i tak samo zakończę, jak dzisiaj brat rozpoczął: Maranata. Maranata.